Kiedy uczyłem się na bycie instruktorem terapii uzależnień, mieliśmy bardzo ciekawego wykładowcę, który miał takie bardzo drastyczne powiedzonka. Na przykład mówi: ja często ludziom uzależnionym powtarzam, człowiek to nie jest jak koza, która się obsika i nic nie może ze sobą zrobić. Oczywiście wszyscy ryknęliśmy śmiechem, na co kiedy śmiech ucichł, popatrzył na nas i bardzo poważnie powiedział: ale tutaj dzisiaj nie mam przed sobą ludzi uzależnionych, tylko tych, którzy mają im pomagać. I pytam Ciebie, jaki jest Twój plan rozwoju? Jak Ty chcesz się rozwijać? To, że nie jesteś w problemie typu uzależnienie, to nie oznacza, że możesz pozostawać w tym stanie plateau, takiego nic, ponieważ nie będziesz mógł nic dać innym ludziom. Potrzebujesz się rozwijać nie tylko dla nich, ale przede wszystkim dla siebie. Ponieważ szczęście to jest nieustanny i wszechstronny rozwój. Te słowa, może to nie jest dosłowna parafraza, ale oddaje ich sens, bardzo mocno zapadły mi w pamięć. I od tamtej pory bardzo świadomie rozwijam się w różnych dziedzinach życia. I chcę podzielić się z Tobą takimi 8 elementami, które uważam za kluczowe w rozwoju osobistym. Możesz powiedzieć, że Ty wybierasz inne. Okej, wszystko jest w porządku. To są te, które ja wybrałem, kiedy tworzyłem Twój pierwszy program lata temu i które do dzisiaj uczę ludzi i do dzisiaj coraz bardziej jestem przekonany, jak bardzo one są skuteczne. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym programie, to pod nagraniem znajduje się link, gdzie dowiesz się więcej o tym programie. Możesz go przeżyć w wersji online, po prostu kupić dostęp do tych nagrań albo w takiej wersji, gdzie oprócz dostępu do nagrań jeszcze my przerabiamy każdą z tych rzeczy na indywidualnych sesjach. Ale jakie te 8 elementów uważam za kluczowych? Pierwsze to jest dyscyplina. Jak być bardziej zdyscyplinowanym? Ja wiem, że dyscyplina w większości ludzi kojarzy się z czymś, co jest trudne, ciężkie. Mi trochę pomaga ten background z terapii uzależnień, że coś, co na początku jest łatwe, na końcu jest trudne i coś, co na początku jest trudne, potem staje się łatwe. Czyli trudno jest wprowadzić nawyk, ale później te nawyki prowadzą nas. Dyscyplina to umiejętność robienia tego, co zostało zaplanowane. Tak naprawdę to jest wolność, bo jeżeli coś sobie postanowisz i możesz to wykonać, to jesteś wolnym człowiekiem. Jak każda umiejętność, może być podniesiona na wyższy poziom. I takie 8 kroków, które odkryłem do tego, jak przejść od tego, że chcę coś osiągnąć, do tego, że to osiągam. Tak? Nie będę tutaj opowiadał więcej jest w tym nagraniu, ale 2 kluczowe kroki to jest ogromna wizja, coś, co Cię ekscytuje i maleńki, cotygodniowy krok, który doprowadza Cię do celu. Ponieważ chcę, żeby to nagranie było nie tylko takie, że ja sprzedaję to, co tam jest, bo sprzedaję i uważam, że to jest bardzo wartościowe. Zachęcam Cię do kupienia. Natomiast chcę też Tobie pomóc, więc pomyśl sobie, jaki masz wielki, ekscytujący cel i druga rzecz, jaki mały krok możesz zrobić w tym tygodniu, żeby się do niego zbliżyć. Drugi punkt. Jak mieć czas na to, co w życiu ważne? To jeden z przełomowych momentów, tak? Książka Najpierw rzeczy najważniejsze. W wielu nagraniach o tym opowiadałem, więc teraz nie będę tego powtarzał. Natomiast moje tutaj taka ważna rzecz, którą się chcę podzielić, brzmi następująco. To nie jest jedno pytanie. Jak znaleźć czas na to, co w życiu ważne, to są 2 pytania. Po pierwsze, co jest dla Ciebie w życiu ważne? Ale powiedzmy, że to zostało określone w pierwszym punkcie o dyscyplinie. Drugie, jak znaleźć na to czas? Pamiętam przełomowy moment u mnie w życiu, tak? Kiedy skarżyłem się mojemu mentorowi, a tak naprawdę to miała być taka ukryta pochwała z mojej strony, jaki to jest niesamowity, że nie mam czasu na wiele rzeczy, które są w życiu dla mnie ważne. On mnie wtedy zatrzymał i powiedział: Andrzej, a co gdybyśmy spojrzeli odwrotnie? To jest dla Ciebie w życiu ważne, na co znajdujesz czas. Więc jeżeli myślisz sobie, na coś mi w życiu brakuje czasu, to pomyśl jeden kwadrans. Jaki jeden kwadrans w tygodniu możesz poświęcić na tą rzecz? Pomyśl, co to jest i kiedy ten kwadrans możesz poświęcić. Trzecia rzecz to jest zarządzanie finansami. Tak, zwykle mówi się, że na koniec wypłaty zostało mi sporo miesiąca. Tak, nie przejęzyczyłem się, tak? To taka gra słów, że na koniec wypłaty zostało mi sporo miesiąca. Pamiętam też coś, co zawdzięczam bardzo mojemu mentorowi, który powiedział mi kiedyś tak: Andrzej, pieniądze nie idą tam, gdzie są potrzebne. Pieniądze idą tam, gdzie są rozumiane. Ważne jest, żeby rozumieć finanse.
Tak, zarządzanie finansami to jest pokazywanie tym finansom, gdzie mają iść, zamiast zastanawiania się, dokąd one poszły. Tak? Więc potrzebujemy tak całościowo spojrzeć na finanse, zarówno na spłatę długów, jak i na budżet domowy, oszczędności, inwestycje, podniesienie statusu, także obdarowywanie innych. To jest całą koncepcję trzeba mieć, którą człowiek rozwija w sobie, dopasowuje do swojej sytuacji, może też zmieniać w ciągu swojego życia. Ale pierwsza rzecz, pomyśl sobie, czy rzeczywiście robisz to, o czym się często mówi, najpierw płać sobie. Na czym by to u Ciebie miało polegać i w jaki sposób miałbyś to zrobić? To są pytania na krótką refleksję. Czwarty element. Jak odkryć i rozwijać swoją pasję? Pasja to jest to, co Cię ekscytuje. Mnie ekscytuje nauczanie, uwielbiam nauczać i dlatego też nagrywam. Oczywiście dzięki tym nagraniom mam klientów, ale o wiele więcej osób niż płaci mi finansami, płaci mi swoją uwagą, pay attention, tak jak mówią Anglicy, czyli płacą mi swoją uwagą, tym, że tego słuchają. To też jest dla mnie wartość, tak, że ktoś widzi w tym wartość, że ktoś to udostępnia, lajkuje, a swoją drogą możesz zalajkować, udostępnić swoim znajomym. I teraz pasja. Możesz mieć więcej niż jedną pasję, to mnóstwo nagrań, tak, kiedyś to był mój temat wiodący, od pasji do biznesu, nawet taką książkę napisałem, wcześniej napisałem książkę Życie pełne pasji, więc zobacz sobie, co Cię w życiu ekscytuje, co jest takie, że mówisz wow, to może być w pracy zawodowej, to może być w życiu rodzinnym, to może być w czymś pozazawodowym, jakieś takie poczucie powołania, misji, dobroczynności, które rozwijasz innym, tak, moje takie ulubione powiedzenie, odkryj to, co wzbudza Twój entuzjazm i zbuduj na tym całe swoje życie. A teraz pytanie do Ciebie. Co wzbudza Twój entuzjazm i ile czasu w tygodniu poświęcasz na te działania? Piąty element. Jak zrozumieć emocje? Emocje to są potężne siły, które mogą nam służyć lub nas zniszczyć. Emocje też przekazują nam ważne informacje o tym, co się z nami dzieje, dlatego ważne jest, aby je rozumieć. Jak mówił Emerson, wiemy zbyt wiele, a odczuwamy zbyt mało. Szczególnie odczuwamy zbyt mało tych życiodajnych emocji, które wiodą nas do dobrego życia. Potrzebujemy umieć współpracować z emocjami. Kiedyś myślałem, że emocje nam się po prostu przydarzają. Emocje są, były i będą, ale jak ja mam na nie wpływ? Tak, mamy na nie wpływ. Ale emocje też są źródłem informacji dla nas. Więc potrzebujemy zrozumieć emocje. Chociażby to, że są cztery bazowe. Jest złość, jest lęk, jest smutek i jest radość. Złość mówi nam o tym, że ktoś przekracza nasze granice. Smutek mówi nam o tym, że coś utraciliśmy. Lęk pyta nas, czy jesteśmy przygotowani. A radość mówi nam, że osiągnęliśmy coś. To tak w dużym skrócie, to są cztery bazowe, one się rozwijają dalej, tak? Ponieważ mogliśmy coś osiągnąć przypadkiem, albo mogliśmy coś osiągnąć w sposób planowy. Tutaj nie chcę teraz popłynąć w tym, ale emocje. I tutaj jedno proste pytanie. Czy rozumiesz świat emocji? Jeżeli mówisz, nie wiem, co miałoby znaczyć, czy rozumiem, to czy teraz, kiedy się zatrzymujesz, teraz, czy wiesz, w jakim stanie emocjonalnym jesteś teraz? Szósta rzecz. Jak radzić sobie ze stresem? Z jednej strony stres to jest nieodłączny towarzysz naszego życia. Nie unikniemy go. Natomiast ważne jest, aby panować nad nim, a nie pozwolić, aby on panował nad nami. Są różne sposoby, w jaki nad stresem możemy panować. Jeden z prostszych sposobów, a rzadziej używanych, to jest po prostu świadome, głębokie oddychanie. Kiedy świadomie, głęboko oddychasz, zaczynasz panować nad swoim stresem, zaczynasz się uspokajać. Jeżeli regularnie robisz różne rzeczy, które sprawiają, że panujesz nad stresem, to kiedy przychodzi stresowa sytuacja, ty jesteś przygotowany, według zasady chcesz pokoju, szykuj się do wojny i łatwiej, a nawet jeżeli stres ci zaskoczy, łatwiej jest ci nad tym zapanować. Więc może teraz zrób takie 3 głębokie wdechy i wydechy i skup się tylko na nich, tak żeby się uspokoić. Przedostatni punkt, 7. Jak ukształtować właściwe nastawienie? Właściwe nastawienie to jest jak w tej anegdocie, tak? Jak wysłano dwóch ludzi, dwie konkurencyjne fabryki produkujące buty wysłały ludzi do Afryki i pierwszy wysyła depesze, bo to w tych latach, kiedy depesze były najszybsze, pisze, kompletna porażka, tu nikt nie chodzi w butach. A drugi wysyła depesze, wspaniałe możliwości, tu nikt nie chodzi w butach. Widzieli to samo, ale mieli zupełnie różne nastawienia. To tak jak statki, kiedy płyną, to
Przy tym samym wietrze mogą płynąć dwie różne strony, zależy jak ustawisz żagle. Tym jest właśnie nastawienie takim żagle. Więc pytanie jest, czy masz nastawienie, że jedno z takich nastawień w życiu jest, poradzę sobie. To nie znaczy, że poradzę sobie sam, poradzę sobie z innymi, poradzę sobie dzięki wiedzy innych, czasami poradzę sobie sam, ale takie nastawienie, poradzę sobie, może nie wiem jak, może nie wiem gdzie, trochę jak Indiana Jones, kiedy biegnie i zwykle tak w każdej z tych trzech części było, że jakaś partnerka, ta, którą poznał, tak, biegnie z nim i pyta, masz jakiś plan? Mówi, nie, wymyślę coś po drodze. To nastawienie, wymyślę coś po drodze. Jakie masz nastawienie względem życia? I ostatni punkt, jak zwiększyć swoją samoocenę? Pamiętam, kiedy pracowałem z ludźmi uzależnionymi, to ja specjalizowałem się w pracy z ludźmi współuzależnionymi. I często ci ludzie mówili, dlaczego mi się to przydarza? Wszyscy mówią, że jestem taką wspaniałą, cudowną osobą, że akurat mnie to spotkało. I w pewnym momencie terapii trzeba było tym ludziom powiedzieć wprost. Jeżeli traktowałabyś innych tak, jak traktujesz siebie, to już dawno byłabyś w więzieniu. Bo ci ludzie często są przesadnie miłosierni do innych i okrutni dla samych siebie. Sposób, jaki siebie traktujesz, sprawia, że czujesz się osobą spełnioną lub nieszczęśliwą. Zdrowa miłość do siebie, zdrowa, to absolutna podstawa do szczęśliwego życia. Ludzie, którzy w ogóle nie zajmują się sobą albo całkowicie zajmują się sobą, to są dwa kanały niezdrowej miłości do siebie. I to, co jest ważne w tym, to jest to takie proste ćwiczenie, które Brian Tracy poleca robić kilka razy dziennie. Kiedy po prostu zamykasz na chwilę oczy, i mówisz sobie, lubię siebie. Zrób to teraz. Więc te 8 punktów to jest 8 takich elementów kluczowych rozwoju osobistego, dostępnych w tym nagraniu. Możesz też, masz nagranie, które jest płatne, masz nagranie i możesz dokupić do tego sesję, kiedy będziemy jeden na jeden pracować z tobą, ale też masz bezpłatny test, którym oceniasz poziom swojej życiowej satysfakcji. Ja wiem, że niektórzy, kiedy przedstawiam ten program, mówię, ale tu nie ma nic o relacjach z innymi. Tak, bo tutaj ćwiczymy inteligencję intrapersonalną, czyli taką, której kształtujesz samego siebie, a nie interpersonalną, w której kształtujesz innych. W każdym razie te 8 elementów, jeżeli nad nimi się zatrzymasz, jeżeli o nich pomyślisz, jeżeli zaczniesz cokolwiek prowadzić w swoim życiu, zawsze ono się stanie lepsze i ty będziesz czuła się bardziej spełniony i usatysfakcjonowany, a przy okazji inni z tobą. I tego z serca ci życzę. Powodzenia.